Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieprawnika, gdzie grać będziemy w Hearthstone'a i w dniu dzisiejszym karczem na bójka, która była nawet podświetlona tak zachęcająco dla nas. Cóż my tu mamy? Magia krwi standard. Ile jesteś w stanie poświęcić w zamian za moc? Wszystkie zaklęcia będą kosztować zdrowie zamiast many. Standardowo pakiet kart do wygrania. I tu... No mam ochotę zrobić czysto matematyczną talię. Czysto matematyczna talia polega na tym, że jeśli ja wydaję 2 punkty zdrowia, żeby zadać 2 punkty obrażeń, to jestem na 0. Jeśli ja wydaję 2 punkty zdrowia, żeby zadać 3 punkty obrażeń, to jestem na plus. Jeśli ja jeszcze mogę zredukować koszt w punktach zdrowia, to jestem też na plus oczywiście. Co dalej? Kula ognia oczywiście, no 4 za 6, jestem 2 do przodu, no oczywiście, że tak. To w ogóle bez dwóch zdań. To niekoniecznie. Portal Kraina Ognia 5 punktów za 7 punktów zdrowia. To jest niekorzystne, ale przyzywamy tego stronika, więc kto wie, kto wie. Tu jest 9. Tu jest 10 na 10. No, niech będzie, niech będzie. Czyli mam same pociski. Zasadniczo. O to chodzi. O to chodzi, żeby były same pociski. Czy coś jeszcze pominąłem? Chyba nie. Chyba wziąłem wszystko, co się dało. A teraz dodatkowo chciałbym jeszcze wzmocnić te moje pociski. Oczywiście jak? Obrażenia. Nie powinno wystarczyć. Obrażenia zaklęć plus 1. Daj plus 1 obrażenia od zaklęć. Oczywiście, oczywiście. Nawet. A gdzieś były takie plus 2. O, to jest piękne. Za 4 many moje zaklęcie zadają 2 punkty więcej obrażeń, więc za 2 zadaję 4. Mua, mua. Po prostu boskie. Boskie. Aż żal tego nie wykorzystywać. Maligos to jest karta, której raczej nie zagram, bo nie dotrwamy do tej tury. Ja myślę, że ja skończę wcześniej niż ten Maligos, więc go nawet nie dorzucę tutaj. Tego ziomka weźmiemy. Weźmiemy tego. Dobra, wezmę tego Maligosa, ale to naprawdę no... Nie zagramy chłopaka, no. Nie zagramy chłopaka zupełnie. Bo po prostu, no... Będziemy zabijać. Zabijać na miejscu. Zobaczymy, czy tak się faktycznie stanie, czy... Ja sobie tu wymyśliłem talię, która jednak jest zupełnie bez sensu. Mógłbym ewentualnie jeszcze brać kartę na dobieranie kart, żeby więcej dobrać tych zaklęć. To jest ewentualnie moja bolączka, że nie dobiorę tych kart. Ale potrzebuję tak naprawdę dwa pirowybuchy, kulę ognia i coś. Proszę bardzo, pirowybuch numer 1. Dwie czarownice kulty, no niech będzie. Niech będzie. Kiezar rybołów. Wprawdzie wolałbym same zaklęcia, tak po prawdzie. Bo to by powodowało, żebym zagrał ten pirowybuch od razu, ale niech będzie to. Pytanie oczywiście, jakie zaklęcia ma przeciwnik. Bo to też tak nie jest. A może mi teraz zacząć tutaj od przyzwania stronnika za 8 punktów zdrowia. Przy czym to go trochę wykończy. Gorliwa kapłanka. No dobra. 0. I już mam 11 punktów obrażeń. Czarownica kultu. Wiem co tu... Oj, to może być niecny. Jakby miał same zaklęcia w tej chwili, to miałby szansę mnie zabić chyba. Takie mam wrażenie. Ale kto wie. Dobra, na razie tak, no... Nie to co bym chciał, więc na razie wystawiamy kolejną czarownicę kultu. Już jest 10 za 12. Gdzie są moje zaklęcia? Ve Victis. Chwała zwyciężonym. Jeśli się nie mylę. Okej. Śmierdząca ryba. Dobra ryba. 6, 12, 25. Jeszcze za mało. Jeszcze za mało. W następnej turze gościa zabijam. A to i tak późno, bo nie mam drugiego zaklęcia. Tylko dlatego. To nic nie zmienia. To nic nie zmienia. Tu jest plus 2 do zaklęć, to jest plus 2 do zaklęć bez różnicy. Praktycznie. To jest praktycznie bez różnicy. Bo to jest po prostu śmierć na miejscu. Bardzo mi przykro.
To jest jedna metoda na zakończenie tej bójki. I teraz tak wpadł mi pomysł jeszcze na kapłana. Usuwamy tą talię. Zróbmy kapłana. I potrzebuję tak, stronników, którzy mają dużo punktów zdrowia w plecach. To jest jedna rzecz. I coś, co daje dużo punktów zdrowia. To może nie wyjść. Od razu mówię. Druga koncepcja to objęcia cieni i dużo leczenia. To jest też całkiem dobra koncepcja, myślę. Tak, bo to jest w sumie wszystko, co podwaja zdrowie. To jest mało, bym powiedział. Mało mi, po prostu mi mało. A, przepraszam, no nie skończyliśmy, oczywiście, że nie. Plus 2, plus 6, no. Oczywiście, oczywiście. O, ale to jest wszystko. Teraz wyszukajmy sobie zdrowia. Tu jest plus 3 do zdrowia. I tu coś, ktoś jeszcze. Okej, to może być. To może być. Alternatywnie te smoki. No, ta pani już za późno. No dobra, czyli koncepcja jest zabicie przez zagranie stronnika, który będzie miał 30 punktów ataku. Taki jest plan. Teraz jak to zrobić? O, nie będzie łatwe. Ja chcę właściwie dobieranie kart. Chyba. I to najlepiej takie, które... Okej, 2 punkty zdrowia. Czemuż by nie? Nat Pagle, 4 punkty zdrowia. Poszukiwacz przygód w sumie. Dobra kombinacja może wyjść z tego. I to by było na tyle. Jeszcze mam 3 karty do wybrania. To weźmy Akolite Bólu. No i weźmy tego maga Kwitalnosa. Nie wiem, czy to się uda. Przyznam się szczerze. To jest znacznie trudniejsze w tej chwili. Koncepcja jest taka, że potrzebuję karty, która będzie podwajać mi zdrowie i potrzebuję karty, która zamienia z punkty zdrowia na punkty ataku. Zobaczmy. Przekonajmy się sami. Tyrande kontra Balfurion! Moja kochana Tyrande. Mój drogi Malfurion. Okej. Okay. O, tajemna anomalia, bardzo dobrze. Nawet, dobra, niech będzie. Zaczniemy od anomalii i zagram od razu to słowo mocy tarcza. Mam nadzieję, że nie będzie miał jak go zabić. Makezar? Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś ramp druid, ale to się chyba nie sprawdzi. O to mi chodziło. Nie ma wyciszenia. Nie może mieć wyciszenia. Nie mam wprawdzie jeszcze mojej kluczowej karty, ale... Noż co za łotr! Brakuje mi jednego punktu obrażeń. Łotr jakich mało, no! Nic nie zrobię z tym. Jeden punkt ataku, no. Ach, nieszczęście. No trudno, no będziemy próbować smokowcem z mieszku to zrobić. W takim razie. Okej. To będzie dłuższy pojedynek. Tyle wam mogę powiedzieć. Pytanie, jak długi? Gościu wydaje się, że nie ma koncepcji na swoją talię, bo nie wiadomo za bardzo, co on ma tam za karty. No spoko.
Grzeszna dusza. Zagramy tak mimo wszystko. Bo ja potrzebuję dobrać tych kart. Troszkę. Więc Smokowiec wcale nie będzie miał dużo punktów zdrowia. Więc nawet nie liczę na to, że go zagram. Coś dużego się będzie pojawiało. Menażeria jest dostępna wyłącznie dla gości. Okej. Okay. Potrzebuję jeszcze jednej karty. Nat Pagel! Wow! Mogę tak se łowić cały dzień! Na razie będziemy go ulepszać. Sam sobie zadałem na razie punkty obrażeń głównie. Chociaż nie, zaatakował raz, przepraszam. Mój przeciwnik mnie zaatakował! Och nie! Jednej karty mi jeszcze brakuje. No. Dobiorę tyle kart, spoko. To nie jest to, czego szukam. Pytanie, czy on ma jakieś combo finisherskie. Nie wygląda na to. O. O. Pięknie. Co ja mogę zrobić z Natem Peglem? Mogę mu dać plus 3 do zdrowia, będzie miał 7. 7, 9, 18. Podwajanie, 18. A mogę zagrać to. To jest alternatywa. Myślę, że zagramy jeszcze to. Daj mi jakieś zadanie. Zróbmy w ten sposób. Ten jest nadal potencjalnym odbiorcą mojego combo wombo. Ale mam trochę więcej jeszcze ataku. To są 4 punkty ataku, tak na dzień dobry. Więc myślę, że ten poszukiwacz przygód jest większą presją w tej chwili. No dobra, tego się zginął. Widzę, że nic nie wymyśla. Zginął czy nie? To... To jest 7... 14... 18... 23... I 3... 1 punkt zdrowia mu zostanie, naprawdę? Wow, to może mi się opłaca jednak tego zbombać bardziej. Bo zagram to na tego... Albo tego. Nie, ten będzie rosnąć, nie? Dodam mu plus 3, będzie miał 10. Będzie miał 20. Dodam mu plus 3. No, okej. Okay. Ja tu się zastanawiam, kombinuję, a gość się poddaje, no. Popsuł mi całe knowanie. Ale to nie była taka szybka talia, jakbym sobie tego życzył. Nie, ja chcę coś szybszego. Zmieniamy koncepcję. Cóż szybszego by mogło być? Zróbmy sobie fan druida. Fan druid polega na tym, że dajemy jak najwięcej fajnych zaklęć. Podstawowe, fajne zaklęcie, oczywiście leczenie, jakiś znak zatury, oczywiście, czemuż by nie. Dziki szał, no może. Znak ostępów, bardzo chętnie. Co jeszcze? O, nefrytowe łuski, czy zimne łuski, przepraszam. Koniecznie, koniecznie. Co tu jeszcze ciekawego? Ugryzienie, bardzo fajne zaklęcie, praktycznie za darmo. Nasycenia, dwa bardzo ważne zaklęcia. Portal Gaju Luny, bardzo ważne zaklęcie. To? Nie. To się nie opłaca. Gwiezdny ogień? Trochę drogi. Jeszcze nie wiem, czy chcę go brać. To mnie kusi bardzo, zdecydowanie bardzo. Czy ja mogę mieć... Okej, chyba nie. Muszą być karty standardowe w ulicy, okej. A, znak Ishelia, oczywiście zapomniałem zupełnie.
weźmiemy pazury, dwa orzeźwienia. A, nie zaszkodzi. To niestety zadaje obrażenia stronnikowi. Nie, nie chcę chyba nie. Chcemy dobrać jak najwięcej zaklęć. Praktycznie ja chcę tylko zaklęcia. No, mogę Fandrala wziąć dla zabawy. Dobra. Trzy karty muszę wybrać. To jakiś stronników może wybiorę. Czy ten nefrytowy pąk. Może dziki ryk. Nie, dziki szał. To jest dobre w sumie nawet. Jeszcze i tak nie mam niektórych ciekawych kart, które tu są. Jak na przykład gdzieś jest zagryz. 3 plus 3 plus 3. Całkiem dobra karta. Dobra, jedną kartę muszę wybrać. Wezmę... Nie wiem, co mam wziąć. Naturalizację. A nuż będę musiał użyć naturalizacji, to będę miał naturalizację. Idea jest taka, że ja chcę w pierwszej turze dobrać dwa razy nasycenie. I wtedy będzie zabawa. O, czyżby Mirror Match? Malfurion kontra Malfurion. Jest jedno nasycenie, poproszę jeszcze jedno. Jest dziki szał. Dobierz trzy karty. Czy będzie drugie nasycenie? Nie ma. Ale jest Portal Gaju. Co dostaniemy? Zjadł złotorożec. Czy ja chcę go już ulepszać? Czy jeszcze poczekać? Poczekam. A no już ma jak go zabić. Znaczy, jeśli ma jak go zabić, to w sumie jestem martwy. Bo nie mam stronników. Więc może to był błąd. Może trzeba go było ulepszać. No właśnie. Nie mam tej karty, niestety. Nie mam niestety tej karty i mogę przez to przegrać. Bo teraz on ulepszy sobie gula. To nic nie daje. To działa tylko na prostaczków. Tak. Wszystko to znamy. Te sztuczki. Okej. Mamy szansę jakoś to przeżyć. Tylko potrzebowałem drugie nasycenie. Tak naprawdę. Nie mam niestety stronnika. To mnie zgubi. Brak stronnika mnie zgubi. Niestety. Okej. On nie ma takich zabójczych jeszcze tych kart, ale ja bym potrzebował leczenia w tej chwili.
Leczenie albo nasycenie. Skopał. Hehe. O, okej. Tyle ile, że mogę zabić tego gościa, ale... Myślę, że może mieć jak zadać mu te 5 punktów obrażeń. Ma jedną kartę z drugiej strony, no. Dwie. Więc to może być różnie. O, nie. Dobra, chyba wygrał. Błąd burzeń ulepszyłem od razu mojego... Dobra, dziękuję bardzo. Dwa dziki ma, no proszę was, proszę was. Ja faktycznie mam mało stronników w tej talii. Jako takich. Spróbujmy jeszcze raz. Może lekko zmodyfikujemy to? Nie mam niestety tej karty za 10. Nie, nie mam co modyfikować. W sumie. Wrzućmy jakiegoś stronnika, żeby był. Po prostu potrzebuję nasycenie, potrzebuję portal Gaju Luny i będzie dobrze. I się nie mogę bać ulepszać tego stronnika. Chociaż oczywiście może on zginąć. Zobaczmy. Czemu wszyscy próbują Malfurionem grać? Ja przepraszam bardzo. Okej, okay, mamy leczenie. Chrońmy naturę. Zostawię sobie tą tortuliankę. To może być kluczowe. O, mamy drugie leczenie, świetnie. Jakoś bez szybkiego startu, bym powiedział. Jest na scenie. Uła. Żywiołak ognia. Dobra, chyba go ulepszam od razu, co? Mógłbym zagrać jeszcze tą panią. Moje ulubione. Bardzo ładnie. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. Myślę, że strategia tu jest podobna. Ale chcemy mnie zabić. Intrygujące. Czy ma jak? Dyszkę musi mi zadać w następnej turze. Bardzo intrygujące, bym powiedział. Bardzo intrygujące. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Tak to właśnie druidzi między sobą załatwiają. Dobrze, otwórzmy jeszcze pakiet kart, które zdobyliśmy w ramach tej karczemnej bójki. Zobaczmy, co nam się tu trafi w tym pakiecie. Ciekawego... Kierka. Sami piraci! O co chodzi? No, wewnętrzny żar się nie sprawdził w tej bójce. No dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy niecne talie wymyśliliście na tą bójkę. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!